Okres maturalny już się rozpoczął. Absolwenci zespołu szkół w Wąbrzeźnie mieli okazję sprawdzić wiedzę, którą zdobyli po latach intensywnej nauki. Czy tegoroczne testy maturalne były wyzwaniem dla młodzieży? Matury były łatwe, w sumie matma trochę najgorsza, ale polski i angielski to tak łatwiutko. Generalnie wydaje mi się, że próbne były o wiele cięższe niż faktyczna matura. Się zaskoczyłem trochę. Polski poszedł jakoś bez problemów, angielski również. No, z matematyką były lekkie problemy, ale wydaje mi się, że się udało, szczerze. Takie mam przeczucie po prostu. Wygląda na to, że podstawa nie sprawiła maturzystom w większości problemu. Jest to też pierwszy rocznik po wybuchu pandemii, który zdawać będzie maturę ustną. Jak wygląda nastawienie wśród zdających w związku z tym? Szczerze nie wiem, co mam o tym sądzić, naprawdę. Tak jak myślałem, że te matury pisemne będą trudne, tak pisałem bez żadnych kompleksów, co się szczerze zdziwiłem. Mam nadzieję, że tak samo będzie na ustnych. Akurat to mnie bardzo stresuje, na samą myśl naprawdę duży stres mnie bierze. Myślę, że sobie poradzę, jak tylko się coś tam będzie mówić, aczkolwiek jednak wywołuje to straszny stres i zobaczymy, jak to będzie, ale mam nadzieję, że będą zdane. I liczę, że wszystko będzie w porządku, wszystkie będą zdane i każdemu życzę szczęścia w tym. Oprócz egzaminów ustnych, absolwenci przygotowują się jeszcze do wybranych przez siebie rozszerzeń. Jeden przedmiot wydaje się być wyjątkowo popularny wśród maturzystów. Rozszerzenie to piszę tylko z angielskiego. Czuję się dobrze, angielski moja mocna strona. Myślę, że tak 80% będzie. Rozszerzam język angielski. No, przyznaję, że na początku wybrałem go głównie dlatego, że nie miałem pomysłu, co wziąć na maturze, ale będzie też on dobry pod moją przyszłość, ponieważ chciałem iść uczyć się języka. Piszę rozszerzenie z angielskiego i to jest to są wszystkie rozszerzenia, jakie będę pisać. Będę się przygotowywać jeszcze dzisiaj tak naprawdę i myślę, że będzie w porządku. Rozszerzenie piszę z angielskiego. No angielski akurat mi bardzo dobrze idzie, to jakoś nie musiałem się dużo przygotowywać, bo nie wiem w ogóle, czy na studia się wybieram, ale chcę tak dla siebie bardziej napisać ten angielski i chcę zobaczyć, na ile procent zdam rozszerzenie bez jakiegoś większego przygotowania się, szczególnie do tej matury. Zdającym życzymy jak najwyższych wyników zarówno z podstawy, jak i rozszerzeń, nie tylko z angielskiego.